Kucharz Cristiano Ronaldo w rozmowie z czasopismem Food Chemistry Advances zdradził wszystkie niuanse dotyczące odżywiania Cristiano. Opowiem teraz o czterech zasadach diety Cristiano Ronaldo, a czwarta zdziwi Was ilością posiłków. Po pierwsze, wysoka podaż białka. Cristiano spożywa duże ilości chudych i tłustych ryb, a także chude mięso, wołowinę i jaja. Jego ulubionym daniem jest bacalao a bras, który łączy jajka, dorsza i ziemniaki. Zbilansowane posiłki to druga zasada. Oprócz pełnowartościowego białka, Cristiano spożywa również złożone węglowodany, przede wszystkim tutaj ciemny, dziki ryż, a także owoce i inne warzywa. Nie spożywa cukrów prostych i unika kwasów tłuszczowych typu trans. To są najgorsze możliwe tłuszcze, bo indukują zmiany zapalne. Przejdźmy teraz do tłuszczów trans. Jest to bardzo ciekawe, a na pewno mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że niektóre produkty spożywcze mogą zaogniać stany zapalne. Do takich substancji należą właśnie kwasy tłuszczowe typu trans, znajdujące się w gotowych produktach garmażeryjnych, czekoladach, batonach, ciasteczkach czy innych produktach spożywczych, do produkcji których używa się margaryn utwardzany. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o stany zapalne, to stosunek kwasów omega-6 do omega-3 i dlatego tutaj Cristiano spożywa duże ilości tłustych ryb. A dlaczego Cristiano nie spożywa cukru, tylko i owoce? Bo cukier rafinowany, czyli cukier oczyszczony, również wpływa negatywnie na działanie układu odpornościowego. Tak więc widać, że odpowiednia dieta piłkarza może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka kontuzji. Nawodnienie. Ronaldo unika spożywania napojów słodzonych oraz alkoholu na rzecz picia odpowiedniej ilości wody. Czwarta zasada to regularność. Ronaldo spożywa do 6 mniejszych posiłków rozłożonych od 2 do 4 godzin. A co Ronaldo spożywa na konkretne posiłki? Śniadanie może zawierać płatki pełnoziarniste, białka jaj, sok owocowy, tosty z awokado z wariantami obejmującymi europejskie sery i wędliny. Obiad i kolacja często zawierają rybę lub kurczaka, wołowinę, makaron pełnoziarnisty lub ryż, zielone warzywa, a na kolację możliwe jest wymienione już przeze mnie bacalao a bras lub stek z sałatką. Przekąski obejmują rolki z kurczaka, tuńczyka, świeży chleb z sardynkami, koktajle białkowe, a czasami Ronaldo skusi się na kieliszek wina lub kawałek ciemnej czekolady jako smakołyki. A co Wy sądzicie o tych czterech zasadach? Moim zdaniem to prosta, zróżnicowana, zbilansowana dieta i taka jest najlepsza. Na siłę nie ma co udziwniać. A jaką Wy stosujecie dietę? Napiszcie o tym w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Jeżeli macie pomysły na inne filmiki, napiszcie o tym w komentarzach. Na razie.